Hej, cześć, siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2. I pokonałem właśnie tego kedwańskiego generała. Powiem wam, że chyba z 3-4 razy musiałem próbować go zabić. Tak się po pierwsze, wiecie co robiłem? Się wkurzałem, kurde, powyzywałem go od lujów, kurde, od kurde dziwek i tak dalej, dobra, ale oglądamy cutscenkę. Głosi wszechobiegnia, i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. No chodź, kiciulek. Kiciulek, chodź. No okej, dobra. Przeprowadź oddział do stanowiska króla. O kur! O ja pierdolę. O! Powiem wam, że się wkurzyło. A, nie mogę. Wow. Co, uważaj trochę, powiem wam. Wiecie, się przestraszyłem, jak pierwszy raz to co nie szedłem. Się przestraszyłem, wiecie kogo? O tych... No chodźcie tu, synki. Tylko dwóch było was? Dobra, okej, fajnie. Dobra, idziemy tutaj. Do tego stanowiska króla. Dobra, jesteśmy. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną, masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku na jaśniejsze panie. Wojska Edirn są w rozsypce. Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. No nie laguj się, kurde. No kocie! Wyjdź stąd! Kurde, Bobik, 25 lipca 1900. Wiem, tak się nazywa mój kot. No jeszcze ogonem będzie machał. Ej! Z tego świata, kurde! Góra ani osiłek nie trzeba sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. No, siedź sobie teraz na parapecie. Jakimś cudem przeżył. Ale cóż. Pomogłem mu. Oglądajmy. Wiedźmini na szlaku powinni sobie pomóc. Znaczy... Miał dwóch towarzyszy. Ja będę oglądał, wy też. Ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Oleto, Geralt. Geralt? Czy mi się wydawało? Pewnie tak. A teraz Filip Elhart. Powiem wam, że teraz było nawet trudne tutaj do pokonania... Obudziłeś się nareszcie. Do pokonania tego... generała. Umarłem, czy mam halucynację? Za świat, jakbyś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Ja też nie. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Wow, fajnie, wow. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. To mrzonka.
Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. No właśnie. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edię, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Fajnie, będziemy atakować. Fajnie. No ale cóż, wykonaliśmy to zadanie. Dobra, fajnie. No tak, tylko 4 misje są do końca. Tak mi się wydaje, pewnie tak. Okej, tutaj pewnie to jest ta główna misja na pewno. To też. Okej, idziemy dalej, to nie. Zaraz, chwilę. Co ty chcesz? Kucilu, ej, chodź tu, tam nie wolno. Tam nie wolno, do kabli. Okej. Porozmawiamy sobie z tym Zoltanem. Kontu, gdzie ty jesteś? Dobra, okej. Poszedł sobie z tyłu tam hotela. No okej, teraz tylko pytanie, którędy? Tędy, co nie? Wow, dlaczego mi tak lagujesz? Ej, bro, nie laguj się też. Będzie gorąco, mówię wam. Marne mamy szanse. W każdej chwili możemy spodziewać się henseltowych badalców. Gdzie ten? A gdzie jest ten? A jest tu, dobra, okej, mamy go. No ale, kurde! Zoltan, przygotuj obronę bramy. Nie pchajcie się, kurde. Przygotuję taką obronę, że Henseltowi rura zmięki. Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta! Całkiem by się ciamać załama. Jak przygotowania do przyjęcia gości? Nie bój nic. Poczęstujemy ich jak każdego, co jest potrzebne, jak wrzut na dupie. Chłopaki, o, widzę, że kogoś przypomnieli. Ty rób swoja, kedwej siłby będą fruwały jak spacione gzy. Wierszem gadam. Kedwejczycy idą! O kurde. What the fuck? Nie, tylko... Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować. Miałem tak powiedzieć. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę, ty prawą. No dobra. Okej, tylko... Pytanie, którędy? Tędy? Uruchom krasoludzki mechanizm. What the fuck? Co jest? Jak mam ich zabić? Jak oni mnie zabili za pierwszym razem? What the fuck? No fajnie. Powiem wam tak. O kurde. Zabili mnie za pierwszym razem. Nie, tylko nie to. Proszę, nie. Bo się wkurzę. No ale cóż, tam jak widzieliście, przypomnieli właśnie Wrzoda z Gudzika, jak wiecie, jak ktoś grał w jedynkę. Wiem, że jest jeszcze w dwójce, ale to tylko jako występuje błotniak ożywieniec. Tam na kodach można go tylko chyba go jak, nie... jak to się mówi, Jezu. Tak jakby teleportować, tak można powiedzieć, tak nie wiem, tak...
w tym deseń. Okej, czekajcie. Poruchał krasnoludzki mechanizm. Tylko kurde... Aha! Okej, tylko... Właśnie nie mam żadnych mieczy, dlatego! Fuck! A, nie mogę. Dobra, miecz stalowy bierzemy. Dobra, mamy mieczyk, okej, teraz... Można... Iknij! O ty! Pięknie! Pośpiesz się! Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi kadłejskimi duchami! O ty kurde! Dobry jesteś, powiem ci nawet. No nie, tylko nie to! A, fuck. Serio? O no, nie, tylko nie to. Pośpiesz się! Nie, tylko nie te lagi, proszę, nie. Pięknie. Gdzie jechał Zoltan? To tam kurde walcz będzie najlepiej, a nie... Będzie coś tam gadał, jak kurde nie wiadomo o czym. Dobra, pięknie. Nie! O no! Pobiła mnie siostra! Ała! Nie! Ała! Czekajcie, sobie wczytam jeszcze raz, kurde. Nie wiem dlaczego takie kurde spowodowane lagi w... Teraz nie wiem dlaczego. Nie wiem. Jaka zimna herbata, o Jezu. W ogóle, a zimno się robi teraz już. Dobra. Jeszcze raz, wy jak to zrobić? Czekajcie, żeby było... A, jak będzie słychać takie... Chrumchlanie moje, chrumchanie czy jakoś tak. Wiem, śmiesznie powiedziane. Kurde, jak zwykle muszę się pomylić w mówieniu, znaczy w rozmawianiu. What? Nie, tego nie chcę. Ten jest lepszy, powiem wam, gdzie on jest. Gwychyr, lepszy jest o wiele. Tylko kurde, nie wiem jak mam ich... Tak przede wszystkim zabić ich, kurde. Runy. Nie to! Nie to, gdzie mnie tu? Kurczę byku ty. Mi chodzi o igni, a nie w piruny takie coś. Ja pierdzielę. Nie no, nie wierzę. Dobra, czekajcie. Trzeba to jakoś, kurde. Dobra, pięknie. Dobrze je. A ty, cholero. Haha, pudło. Nie atak, kurde. Ale frajer. Kurde, niemożliwe, serio. Dobra, pięknie. Dobrze jest. Dobra, spokojnie, kurde. Chodź tu.
No chodź tu. Co ty wyrabiasz, ziomek? Coś odpierdziela, nie wiadomo co. Dobra, pięknie, dobrze jest na razie. Bo kurde, powiem wam. No nie, nie laguj się. Mocni co? Jest. Jeden pokonany, yeah. Nie, tylko nie to, nie. Dobrze. Dobrze jest, tylko kurde muszę poczekać, żeby się... Mi się życia, kurde, uzdrowiły. Ajajaj. Pięknie, dobrze jest, tylko... Trzeba jeszcze zabić od tego z... Tego z korono w piruny. Mocny jest, powiem wam nawet. O właśnie. Prawie już deadł o ten z... Pięknie, dobrze. Dobrze. Miałem w tego, ajajaj, w tego gedwańskiego rycerza. Dobrze. Kurde, powiem wam, że te oblężenie Vergen jest nawet trudne, jak... Dobrze. O ty. Jest, prawie dead już, prawie. Prawie. Ty, tylko żebym tak się blisko nie... Dobrze. Kurde, mocny jest, powiem wam nawet, o ten gościu, ten co... Ten starczo, kurde, ajajaj. Mocny jest bardzo. Nawet. O ty kurde. Wow. Wal się, kurde, ziomek. Jest, padłeś. Fuck you. Jest, pięknie, dobrze. Jeszcze tutaj zostali, o kurde, ale tam jest. Fuck you. Haha, dostałeś. Pięknie. Kurde. Ajajaj. Powiem, że są mocni niektórzy tutaj. Kurde, przydałoby się tamten... Kurde, ich jest tutaj jeszcze z pięcioro. Nie denerwuj mnie nawet, dobrze? O ty. Pudło. Dobra, zaraz to zrobię, chwila. Jeju. Pięknie. Dobrze jest. Tylko kurde, żeby tak... Nie przybliżać się, kurde, ajajaj. Ajajaj. O, dobrze to zrobiłem chyba nawet. Tak mi się wydaje, ale... Pięknie. Dobrze. O kurde, nie biegnij za mną, nie. Haha, dostałeś, kurde, ahaha, dobrze. O ty. Dobrze. Kurde, powiem, że to oblężenie Vergen jest trudne. Nawet. No ale damy radę, spokojnie. Dobrze. Kurde, mocni są, powiem wam nawet. Nawet mocni są. Ale krasnolud da radę może. Dobrze. Dobrze jest. Dobrze. O tego trzeba zabić. Ten jest mocny nawet. Pięknie. Dobrze. Spokojnie. O ty. Dostałeś, kurde. Wow.
Wow, co to za technika, wow! Wow, tego to ja nie widziałem. Wow, pierwszy raz takie coś widzę, wiecie? Przypomina mi się jedna gra, tylko kurde nie pamiętam jaka. O ty! Nie, nie, nie biegnij za mną, nie! Dobra. O ty! Zażula! Prawie już mamy ich zabitych, prawie! O ty! O ty kurde, synek! Nie wkurzaj mnie! Dobrze? Chodź tu! Nie zrobiłeś lepszy. Idź! Wow! Skąd oni się wzięli? What the fuck? Nie! Pośmiesz się! Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi kadłyskimi dupami! No kur! Kurde, ale oni są wredni, powiem wam. Nie zapisałem gry, ajajaj. Kurde, wkurza mnie takie coś, powiem wam szczerze. No, szczytuj się. Ja pierdzielę. Nie lubię jak się, powiem wam, przy menu głównym gra się laguje. Znaczy, się tak... Przerywa. Laguje się na, jak, na kilka sekund. Kurde, jak ktoś będzie głosy w tle, to tam przepraszam was. Albo nie, albo nie będę was przepraszał. Ja przepraszam. No będą. Dobra, i tak będą często, powiem wam szczerze. No nie, tylko nie to. Ja pierdzielę. Nie. Nie, tak nie będzie słuchała. Nie ma mowy. Nie. Nie będzie słuchała. Weź to wyłącz. Wyłącz to. Te słuchawki ma słuchać. Nie denerwuj mnie. Nie to. Fuck you. O ty! No nie, tylko nie to! Ta, co mi ty, co ty nie powiesz, ziomuś? Ty skurczy synu jeden. Kurde. Ajajaj, znowu zlamiłem to. Jak zwykle. Ale młodziołem, nieźle.
Haha, dostałeś, kurde. Pośpiesz się! Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zalejemy... Kurde, mocno co! Dobrze! Pośpiesz się! Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas... Jest, pięknie. Nieźle. No nie! Jak? Jakim cudem? What the fuck, serio? Aaa, fuck, muszę często grę zapisywać, bo nie wiem, czy mi się uda. What the fuck, to jest? Widzę tylko, no, ciemny ekran widziałem przez chwilę. Ale dobra. Kurde, ostatni raz wczytuję ten zapis. Jak ktoś może poza nagraniem mi się tu uda zrobić, ale wątpię. Spokojnie. No szczytuj się, jeju. Dobra, szczytuj się, Boże, jeszcze te lagi, ja pierdzie. Wkurzają mnie te lagi, powiem wam szczerze. No ale dobra. Dobra, ostatni raz atakuję ich. Bo jak mi się nie uda, to nie wiem co zrobię. Chyba grę usunę. Ale nie, wolałbym ją bardzo chętnie bym ją skończył. A właśnie nie wiem czy to jest właśnie prawda. Przecież mogę zmienić sobie łatwy trudność. Hehe. Poziom trudności łatwy. A co tam? Nie to! Ja pierdzielę. Widzicie jak to... Właśnie, przecież mogę poziom łatwy wziąć teraz, a później sobie zmienię. Widzicie jak ich kurde atakuje? Gdzie jest kurde synek? Ja pierdzielę. No nie laguj się! Kurza mnie takie coś! Kurde, kot mi wlasa komputer, serio! Weź go wyciągnij stamtąd! Ja nie mam czasu teraz! Przepraszam was, że wyłączył mi się program, wiecie, do nagrywania i... Nie wiem, czy widzieliście to i... Kurde, niepotrzebnie gadałem przez te... Nie wiem ile to... Nie wiem, kiedy mi się wyłączył ten program, nie wiem. Nie patrzyłem się w górny prawy róg, nie patrzyłem się w ogóle. I przepraszam was, ale... Niezłe było! Nie wiem, nie patrzyłem się i takie fajne coś się stało, że aż mi się śmiać siało, wiecie? O kurde. No nie chcę tego. Pięknie. Dobrze jest. Idę może z tamtej strony pomóc im może.
Bo tu jest ta lawa, znaczy... Olej, znaczy, olej. Pomyliłem się. Dobra, oni tu wchodzą, tylko kurde nie wiem jak ich... Żeby oni się tu wyglebili, wiecie? Ja wziąłem jak coś łatwy poziom. Bo chcę ich jak najszybciej zaatakować, znaczy zabić ich. A, wróć pod bramę, dobra, okej. Okay. O kurde, nic nie widzę. O kurde, nic nie widzę, jakby coś, nie wiem, porobiło się coś nie fajne, takie coś. Daj to! Za drugą bramę, bo wybiją nas do nogi! O kurde! Nie udław się! O kurde! Marchewko. Udławiłem się, wiecie czym? Kapucinem. Kapucinem! O kurde! No idź, Zoltan! O kurde, udławiłem się aż. O Jezu. Arka Zala. To to jest? No co robisz? Nie mi na klawiaturę. Zawrzeć bramę! Tak jest! Nie okay. Mi tu w gacie, tylko migiem na mury! Prowadź, wodzu. A, mam i za nim, okej. Okay. Co? Płotka? Nie ma, to nie jest ta część, to nie ma płotki. Trzymać się! Pokażmy jak walczą żołnierze Edirn! Właśnie. To jest druga część, a nie trzecia. W trzeciej części jest płotka, konik. Nie wiem, what? Co jest? A który to jest rok? To są oni... Ja bym tu zniszczył, to ja nie mogę. Serio? Ja pierdzielę, zaraz to są... Po co to drabinę? Ja pierdzielę, nie no, nie wierzę. Kurde, gdzie oni są? What the fuck, nie! Tylko nie to. Oni tu będą wchodzić w piruny. Co ten kurde miecz schował, widziałeś? Miecz schował. W piruny. Kolejny kurde frajer. No nie, nie wierzę. Więcej was matka nie miała. To idź. No przesuń się. Kurde. Przesuń, cicho bądź. Ale tu kurde. Dźwięk walki, ja pierdzielę. No, atakuj go, no. A tu jest kurde. Kurde, kolejny idzie, ja pierdzielę. Nie, nie wierzę, nie. Widzicie kurde jaka to walka zawalista jest. Po prostu pięknie. Jadę ich jak nie wiem co. Pięknie. Wszyscy? Tu co jeszcze? Czy mi się wydaje? Dobra, wszyscy. Odparliśmy te kedweńskie zdziry. Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają. Oleju ci u nas dostatek. Kolejny szturm. Przygotować się. No okej. Okay. Zwycięstwo będzie nasze. Musi być. No dobra. Saskia! Gdzie oni są? Tak przede wszystkim. O, Ido. Ido, frajerzy. O, kur...
O, fuck. Oh my god, serio? O Jezu. No, zostaw te! Zostaw to! Słabi so! Słabochy! Kurde! Już dostał! Hoho, pięknie! Weź! Ola, to słabe są! Oj, zastanowię się! Nie wiem, czy ty pograsz. Łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą. Są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Zostaw to, Boże. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Tu nie ma koniu. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Jeżeli Henselt odkrył przejście, to ma nas w garści. Łagodnie Sztorwał jego maciują. Jeżeli uderzą z dwóch stron, nie utrzymamy twierdzy. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wymatożone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Okej. Nie idź. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewanie od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Dobra. Wow, 200 poziom! Wow! Ale fajnie. Czekajcie sobie, wykorzystamy talenty przede wszystkim. Ja o nich na totalnie zapomniałem, wiecie? Ojej, co by tu sobie dodać? Nie wiem, kurde, nie wiem. Tu jest szermierka, ta. Może życia? Nie, życia to nie. Riposte? Zasłona nie. Precyzyjne cięcia też nie. Nie. Co? Fardziela. Gdzie to było? To? Fardziel. Dobra. Niech będzie. Zasłona. O, to jest też dobre nawet. Praca nóg. Nie. Tak. Tego na pewno nie bierzem. Kinezja też nie. Co tam pisało? Gdzie? Bo tam coś tam za. To? To? Nie za. To? Nie za. Coś tam zaczynało się. Nie za. Nie wiem, o co ci chodzi. Cięcie? Nie. Daj na chwilkę. Tylko nie wyłączaj. Niezabijalny. A, jest jasne. O, dobre też. Bobik! Zostaw już go. E!
Ja pierdzielę. Kurde. Ach, te koty. Wredne są jak nie wiem co. Co my tu mamy jeszcze? Porwanie hard. Nie wiem, kurde, nic nie ma ciekawego tu jeszcze. Dobra. Polityka mnie nie interesuje. Jednak stanąłeś po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltana. Jarpena. A gdyby walczyli pod sztandarem Kevin? Więcej ich nie było? Żaden krasnolud nie będzie walczył. Coś kiepsko się w tym Kevin chętożą. Wiii. Wow, ale fajnie chodzimy. Wiii. No idź, Saskia, idź, Saskio, idź. Tutaj? Ty, ja tu byłem chyba gdzieś, kiedyś. Tak mi się wydaje, albo... Nie pamiętam już, czy ja tu byłem. Nie, tu nie byłem. Nie byłeś. Tutaj. Tu chyba nie byłem, nie. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, nie? No, zamknęła przede mną drzwi, serio. No nie wierzę. Nie wiedziałem, że to są jacyś kurde ludzie, ja nie mogę. Pięknie. Noc. Zostaw to! Co za... No chodź, Saskio, no chodź. No chodź, zbugowałaś się. No chodź. No idź. No kurde. No chodź. Ja pier... No teraz kurde też się zbugowałem. O, dobra, jest. No chodź. Ja pier... No idź. Czy ty jesteś, za przeproszeniem, nieogarnięta, ty, Saskio? Czekajcie, wiem co zrobię. No chodź tu. Aha. No idź. Ja pier. No idź. Ja pier. Czy ty se kurde jaja robił ze mnie? Saskia. Nie wkur. Ja pierdzielę, nie no! Nie, nie róbcie sobie jaj ze mnie, dobrze? Ja nie robię z jej. Nie ty! Tylko gro, nie rób sobie jaj ze mnie, dobrze? Ja pier... Nie no, nie wierzę. No co jest? Do jasnego pana. Ja pierdzielę. Nie mogę nad gry zapisać, w pieruny. Co? A! Dobra, kurde, się zbugowała gra. Serio. No jeszcze się gra, kurde, ja nie mogę. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.